tym odcinku popłyniemy na przepiękną Gili Ti, a będziemy wyruszać z Bali. Łodzie odpływają z trzech portów, najbardziej popularnego Sanur, dalej położonego Padang Bai i z północnej części wyspy z Amet. Ja wybrałam opcję z Padang Bai, która miała zająć około 1,5 godziny, więc najpierw trzeba przeczekać noc w tym osobliwym miejscu. Z lotniska w Denpasar na miejsce dostałam się grabem. Ale to jest taka dziura. Jak to się mówi, że psy tym i tamtym szczekają. No, tak to mniej więcej to wygląda. Słabo. Czasem jak jakieś miejsce odwiedzam i przyjeżdżam tam wieczorem, to sobie myślę, że liczę na to, że za dnia będzie ono wyglądało lepiej i jakoś mi się zmieni moje odczucie, ale tutaj mam jakieś takie wrażenie, że to nie będzie znacznie się różniło od tego, co widzę dzisiaj. Z tego, co mi pani w restauracji powiedziała, to nikt tu na urlop nie przyjeżdża, tylko wszyscy tutaj są na jedną noc i rano wyjeżdżają. W sumie nie ma się co dziwić, jest to po prostu port, gdzie wszyscy się zatrzymują, żeby rano wsiąść na prom i pojechać albo na Gili, albo na Nusa Penida, albo w okolice. Na szczęście jakoś na szybko udało się zjeść jakiś nasi goreng. To jest mój hotel, gdzie dziś się przespałam w Padang Bai. 40 zł za noc ze śniadaniem. A od rana nam się zrobiło tłoczno. Gili to trzy malutkie wyspy znajdujące się na północnym zachodzie od Lombok. Gili Ti jest największą z nich i właśnie to ją wybrałam na mój pobyt. Poza tym można się też zatrzymać na Gili Meno i na Gili R. Warto wiedzieć, że jest taki podatek tutaj do zapłacenia. 10 tysięcy rupii, taki sam płaciłam przy wyjeździe z Padang Bai, więc to jest około 3 zł i w jedną i w drugą stronę. Jakiś podatek za użytkowanie wybrzeża. Tak więc cały czas drepczę, bo mam do dojścia jakieś 1,5 km od portu, a w międzyczasie sobie oglądam wioskę. Chodzące kurki, grające dzieci, więc ciekawie. No i atmosfera jest zupełnie inna niż na takich wyspach, gdzie są ulice, po których jeżdżą samochody. Ja lubię takie klimaty, jakieś koguty pieją, dzieci sobie grają na ulicy, póki co jest fajnie. Mamy koguta. Podróż z Padang Bai nam trochę zajęła więcej niż się spodziewałam, bo miało to być 1,5 godziny i brzmi to całkiem sympatycznie, a potem się okazuje, że są to 2,5 godziny, więc jeśli byście się wybierali tutaj z Sanur, to myślę, że to mogą być 4-4,5 albo i więcej. A potem po przyjeździe tu na miejsce jest ten wielki chaos w okolicy portu. Ludzie, którzy chcą wyjechać z wyspy, są praktycznie na tych, którzy przyjechali. Wszyscy stoją na sobie, bagaże są wyrzucane na molo i no, jest jeden wielki bałagan. Tak, więc to jest mój piękny pokój na kolejne parę nocy. Jest tu bardzo spokojniutko, bo jesteśmy w centralno-północnej części wyspy, z dala od portu, z dala od całego centrum. Na piechotkę to było jakoś 20 minut. Ale w każdym razie jest pewnie około 10 minut na obie plaże, może 15, zaraz zobaczymy, bo właśnie się tam wybieramy.
To było trochę leniwe popołudnie, ale od jutra na pewno zmieniam środek lokomocji. Rower jest i jedziemy na wycieczkę. No i w kilka minut udało się dojechać na zachodnią część wyspy, która o tej porze jest całkiem wyludniona. Prawdopodobnie dopiero po południu zbierają się tutaj wszyscy. W tej chwili bardzo mało osób. Jest tutaj o wiele spokojniej niż po drugiej stronie, gdzie jest większość sklepów, barów i restauracji. Za rower zapłaciłam 50 tysięcy w moim hotelu. Prawdopodobnie można to wypożyczyć taniej w samym centrum. Natomiast jest on w bardzo dobrym stanie. W sensie jest wygodny, dobrze działający, co jest rzadkością, jak się wynajmuje takie rowery właśnie na dzień z mojego doświadczenia w różnych krajach w Azji. Więc super. Tak więc jak widzicie, ta strona zachodnia jest o wiele, wiele spokojniejsza. Nawet tak mniej więcej w pośrodku, między północą a południem, kino zewnętrzne na plaży, które wieczorem puszcza jakieś podobno stare filmy. Więc jeśli byście mieli dylemat z wyborem lokalizacji, to pamiętajcie o tym, że strona ta, po której jest port, czyli wschodnia, jest dużo głośniejsza. Ma więcej sklepów i więcej infrastruktury, tu za to są takie bardziej beach cluby. Jest ich o wiele mniej, jest ciszej i dużo mniejszy ruch. No i trzeba wspomnieć, że na wyspie wiele się dzieje również po zachodzie słońca. Nie, teraz czekam na moją kolację, a tutaj tak pachnie. Jest cudownie, wzięłam sobie na wynos, żeby zjeść w spokoju, ponieważ trochę byłam na plaży jeszcze na zachód słońca, trochę jeździłam na rowerze, więc mam brudne ręce. Nie mam ochoty specjalnie tutaj jeść na miejscu. Chyba nie ma lepszego miejsca, żeby tutaj zjeść coś wieczorem, gdzie są, żeby były takie świeże ryby, więc przez chyba cały mój pobyt będę jadać tutaj. A jeszcze dla porządku zapytałam, po ile są lobsterki. Ten mniejszy kosztował 350 tysięcy, ten większy 550 tysięcy. Czyli 100 zł za tego mniejszego i 150 zł za tego większego. No, cena nie jest niska, ale wyglądają one naprawdę dorodnie. I po raz pierwszy zamówiłam sobie parot fisza do jedzenia. Zobaczymy, jak on smakuje. Nigdy nie miałam przyjemności. Amazing. Na wszystkich trzech wyspach nie ma samochodu. Większość osób porusza się więc rowerami lub niestety niektórzy bryczkami. Mówię niestety, bo konie nie wyglądają tu na zadbane. Ganiają w kółko w upale i pyle od piachu i wyglądają naprawdę na wykończone. Nie jestem zwolenniczką takiego traktowania zwierząt, dlatego nie korzystam z tego rodzaju serwisów.
A tu mamy piękny widok na Lombok. Wyspy Gili są otoczone znanymi punktami do nurkowania i snorklingu, ale ja potraktowałam te kilka dni typowo wypoczynkowo. Po rejsie na Komodo i podziwianiu raf i ryb, żółwi, mant, to była odmiana, jakiej potrzebowałam. A tutaj jeszcze w centrum wyspy, nie w centrum miasteczka, tylko w środku wyspy, geograficznie jest takie wypasione spa. Hello! Hello! Tak, jest ono piękne, bo jest w cichej okolicy i ma taki ogród naokoło. Dużo droższe jest od masaży w centrum miasta. W centrum miasta są one od 90 do powiedzmy 130 tysięcy za godzinę. No ale w centrum można dać się pomasować po taniości. Lenistwo wygrało i w końcu nie pojechałam na żaden snorkling. Może dlatego, że jestem przekonana, że to co widziałam na Flores jest jednak bardziej imponujące. W każdym razie, jakbyście byli zainteresowani, jakieś 4-5 razy dziennie są organizowane tutaj wycieczki snorklingowe za około 170 tysięcy rupii. Jeszcze co do organizacji pobytu na wyspach, jest tak, że tutaj przemieszczanie się między wyspami wcale nie jest takie łatwe, mimo że są one dosłownie 5 minut łodzią, ale jest to tak zorganizowane, że te transfery są w sumie droższe niż jakby pojechać chyba na Lombok i z Lombok się przemieścić na, nie wiem, Gili Meno na przykład. W każdym razie kosztują one, z tego co widziałam, około 200 tysięcy, czyli 60 zł tylko za to, żeby przejechać 5 minut łodzią. Dlatego fajną alternatywą jest możliwość właśnie wycieczki snorklingowej, bo wtedy ona zabiera Was na wszystkie trzy wyspy, to znaczy wypływa się z Gili T i płynie się naokoło Gili Meno i Gili R. A jeśli poza pięknymi plażami jesteście fanami również życia nocnego, to miejsce to Was na pewno nie rozczaruje. No więc podczas mojego pobytu tutaj przez 4 dni, przez 3 dni się żywiłam na Night Markecie i miałam przyjemność zjeść poza parrot fish, jednego red snappera i dzisiaj mam rybcie, której nazwy nawet nie znam. I podobno tą rybą była mahi mahi, czyli koryfena. Jeszcze nie koniec imprezki, bo tutaj jest jeszcze jeden wynosik. It's another tequila sunrise. Sparrows slowly cross the sky. Dobra, muszę Wam powiedzieć, że przeżyłam chwilę grozy, a tak naprawdę 2 godziny grozy. Filmując po drodze parę rzeczy, włożyłam telefon do niezamkniętej torby. No i jadąc rowerem po wertepach, telefon mi się wysunął. Ale dzięki tutejszej społeczności oraz dzięki opcji Find My iPhone, telefon po 1,5 godziny się odnalazł.
Ryzyko było takie, że żadnych filmów z Indonezji nie będzie, ponieważ duża część materiału była nakręcona właśnie telefonem. W każdym razie warto wspomnieć w takiej okoliczności, że tutejsza społeczność jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna. Mają specjalny kanał na Facebooku, na którym postują rzeczy zgubione i znalezione. W dniu dzisiejszym zgubiłeś chyba 3 czy 4 telefony i chyba ze 2 portfele z kartami. Jakby wam się zdarzyło coś zgubić, to jest duża szansa, że to odnajdziecie, więc wielkie dzięki dla społeczności. Tak więc skończyła się przygoda i relaks na Gili. Mam jakieś 1,7 km do portu, więc wyszłam jakieś pół godziny przed zbiórką na check-in. Już się domyślam, że przyjemnie nie będzie, zawsze są tam tłumy. Jest gorąco, trzeba czekać na molo. Więc no, trzeba przeżyć te parę godzin. Kupiłam tutaj transfer stąd w jedną stronę. On wychodzi trochę drożej, ale wtedy można sobie lepiej zorganizować czas i rezerwuje się z dnia na dzień. Można przedłużyć, jak się wam podoba, na miejscu, albo wybrać się na inną wyspę, a niekoniecznie wyjechać na przykład po 2 nocach, które zarezerwowaliście wcześniej, więc ja wolałam to zrobić w ten sposób i jestem zadowolona. Jeszcze tylko wspomnę, że transporty tu są relatywnie drogie. To kosztują około 270-300 tysięcy rupii. Czasem online można kupić coś tańszego. Wtedy się ma już daty zabukowane wcześniej i trudniej jest zmienić plany. No więc już w porcie czekamy na speedboat. Dostałam tutaj wspaniałą naklejeczkę na ubranko, żebym się nie zgubiła albo żeby mnie nie wysadzili w złym porcie. Oprócz tego boarding pass, słuchajcie, tutaj są takie. No, przepraszam. Takie. Twarde. Trzeba dać, jak się wsiada na pokład. I oprócz tego dostałam bilet do busika, który mam później z Padang Bay do Ubud. No, w każdym razie podsumowując, trochę się tu zrelaksowałam. Potrzebowałam tego po tych kilku dniach intensywnych na Flores. Jednak teraz z perspektywy, jakbym miała wybór, zostałabym dłużej raczej na Flores, żeby pozwiedzać tamtejsze wioski. Fajne miejsce, żeby przyjechać na kilka dni. Natomiast no, nie jest to najpiękniejsze miejsce na świecie. Także żegnam się z Gili i do zobaczenia w następnym odcinku.